Turniej odbył się po raz kolejny i można odnieść wrażenie, że Libiąż staje się stolicą boksu, przynajmniej w powiecie chrzanowskim. Tam działa zresztą Akademia Bokserska, która sukcesami szkoli młodych zawodników. Mamy medale Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, wygrane duże turnieje, także jak najbardziej z sukcesami. Młodzi bokserzy mają bardzo pracowity sezon. Praktycznie od września w każdy weekend jeżdżą na zawody. Tym razem mieli szansę zmierzyć się z rywalami we własnej hali. Konkurencja była duża, bo na turniej przyjechało 112 zawodników z 5 okręgów bokserskich i 28 klubów. Przypomnijmy, że nie tylko z Polski, ale także z Czech i Ukrainy. Walki rozgrywano w systemie pucharowym, czyli najpierw półfinały, a potem walka o zwycięstwo. Rywalizowano niemal w każdej kategorii wiekowej, bo od adeptów do seniorów. I niektóre walki nie były łatwe, przyznała zawodniczka Libiąskiej Akademii. Przyznam, ciężko było z dziewczyną starszą od siebie, z Jacqueline Lasoń. No i przyznam, było ciężko, gdyż nie dość, że ona jako juniorka walczy 3 minuty po 3, to jeszcze była ode mnie o wiele wyższa i miała dłuższe ręce, no ale jakoś dotrwałam do końca tej. Czyli technika tutaj zdecydowała? No myślę, że tak bardziej siła, ale kondycja na pewno gdzieś ją pozostawiłam. Udało się jednak wygrać, zresztą pochodząca z Chrzanowa Kornelia ma na swoim koncie m.in. wicemistrzostwo Polski. To nie jedyna utytułowana zawodniczka Akademii Bokserskiej. Zdobyłem brązowy medal na mistrzostwach, no, na Pucharze Polski. Wygrana w Bytomiu, drugie miejsce w Rybniku. Idzie. No właśnie, żeby mieć tylko dobre dni, to chyba sporo trzeba pracować wcześniej. Tak, trenuję codziennie, 5 razy w tygodniu, po szkole. Dużo tego, ale idzie. O ile młodzi zawodnicy walczą w kaskach ochronnych, to seniorzy już nie. W tych walkach nawet lała się krew, a zawodnicy ostro walczyli o to, by to ich rękawica na końcu meczu powędrowała w górę na znak zwycięstwa. To jest sport indywidualny, to nie jest piłka nożna, że kolega mnie zastąpi, albo jak źle mi idzie, to wymienię tutaj, ile dam z siebie na treningu, to potem to zostawiam w ringu, tak? I jak tam już wchodzimy, weryfikuję życie tak naprawdę, jak się do tego przykładałem, jak podchodziłem do tych treningów, czy słucham trenera. Ariel Środa przekonuje, że wbrew pozorom boks nie jest najbardziej kontuzjogennym sportem, a niesie za sobą ogromną dyscyplinę i pozytywne emocje. Boks buduje wiarę w siebie, jakąś dyscyplinę uczy, no i przede wszystkim ruch to jest, tak? A my na boksie uczymy samoobronę, a nie tylko bić się. Na ringu zawodnicy mają maksymalnie po kilka minut, by powalczyć o wygraną lub polec. Te kilkuminutowe walki poprzedzają godziny treningów, ale ci, którzy spróbowali, mówią, że warto. Jest tak, że się po prostu wciągasz, że chcesz być cały czas lepszym i to staranie się na treningu i przykładanie się do wszystkiego i to po prostu tak wciąga, że już jest trudno opuścić trening albo przestać w ogóle. Spora jest konkurencja wśród kobiet właśnie walczących. To jest sport, w którym jest dużo dobrych zawodniczek? No na pewno nie tyle, ile chłopców, bo kobiet jest zdecydowanie mniej, ale myślę, że konkurencja też jest duża, a poziom też jest całkiem dobry. Na tym turnieju rodzimi zawodnicy poradzili sobie całkiem nieźle, a publiczność miała okazję poczuć emocje towarzyszące takim zawodom.